Sabak, witam państwa w skanerze Defense 24. A moim gościem jest dzisiaj doktor inżynier Janusz Noga, prezes Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowego Telesystem Mesko, czyli skrócie CRW Telesystem Mesko. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Witam. I to nas naprowadza od razu na temat, no bo jakby najbardziej was znany produkt, efekt waszej pracy to jest piorun. Umówmy się, że marka bardzo rozpoznawalna w tej chwili, dobrze się jakbym, sprzedała się na Ukrainie i wiele egzemplarzy bardzo spektakularnie wykonało swoje zadanie. I no, więc ja mam pierwsze pytanie, bo i, związane bezpośrednio z tym, ponieważ piorun to jest rozwinięcie y, wcześniejszego pocisku, grom no, od dłuższego czasu jakby był w użyciu. Rosjanie od wielu lat zapowiadają, ogłaszają, wprowadzają nowe systemy przeciwdziałania i podobno te pociski naprowadzone na podczerwień miały już być nieskuteczne. To dlaczego piorun jest skuteczny? No to tak jest od początku. Najpierw był skuteczny grom w Gruzji. W czasie konfliktu mhm. rosyj... osytyńskiego albo rosyjsko-rosyjsko-ukraińskiego, jakby go nie nazwać. Tam zostałby po raz pierwszy użyte. Po konflikcie... Została przeprowadzona głęboka modernizacja. I ta głęboka modernizacja wpłynęła na podstawowe parametry tego zestawu. Podstawowymi są zasięg, możliwość osłony przed, przed przeciwdziałaniem, właśnie ten czujnik zbliżeniowy, dokładność trafienia i te elementy plus urządzenia celownicze. Te elementy pozwoliły na to, że piorun stał się zdecydowanie bardziej efektywny oraz uzyskał nowe algorytmy naprowadzania dla różnych rodzajów. Co to zmienia? Co to zmienia? To w sposób zasadniczy zmienia możliwość użycia. Po pierwsze, trafiamy w obiekty małogabarytowe, trafiamy w bezpilotowce, bez trafiamy w rakiety skrzydlate. Trafiamy zresztą również i w duże obiekty, czyli helikoptery, samoloty. To się wszystko zgadza. Natomiast odporność na zakłócenia to, to było przedsięwzięcie podstawowe. Dlatego, że to pozwoliło na to, że wszystkie elementy, które powstały w tym czasie od Gruzji do dziś przeciwdziałające, są mało skuteczne. Nie powiem, że zupełnie nieskuteczne, bo to by, było, to by była utopia, ale na pewno zdecydowanie straciły na swojej skuteczności. No ja rozumiem, że nie ma stuprocentowo skutecznych rozwiązań. Jak ktoś tak mówi, to, to y, troszkę mija się z prawdą. Natomiast rozumiem, że udało się, y, tak mówiąc już bardzo prosto, nauczyć pocisk, żeby... Rozpoznawał i cel i był w stanie za nim podążać, i był w stanie, też mówiąc tak bardzo prostym językiem, zorientować się, kiedy ten cel próbuje się rozdzielić na więcej celów na przykład. No to zdecydowanie działa działa, działa w trybie automatycznym. Ma kilka, kilka sposobów selekcji zaszytych w algorytm naprowadzania, które dyskryminują ten cel. Także to jest, to jest jedna rzecz, potężna dynamika układu odbiorczego. Która spowodowała to, że nowoczesne systemy niekoniecznie są w stanie go odprowadzić. Moim zdaniem, nawet w ogóle są nieskuteczne w tej chwili, co, co pokazała Ukraina. No tak, ale jak rozumiem, nie zatrzymujecie się w tym miejscu. No w tej chwili, jakby podstawowym systemem naprowadzania jest system na podczerwień, no ale słyszałem, że rozwijane są nowe rozwiązania, które troszkę rozszerzają te możliwości. Są, dlatego, dlatego że musi. To jest, to jest sytuacja taka. Gruzja spowodowała rozwój. Powstał wynikiem, jak gdyby tego, wszystkiego, tego rozwoju był piorun. Następnie, następnie oczywiście w momencie, kiedy dowiedziałem się, że rakiety będą, będą używane na Ukrainie, to musiał powstać projekt, który pozwoliłby na, na, na raptowną zmianę parametrów tego wyrobu, czyli rozszerzenia zakresu spektralnego, rozszerzenia zakresu dyskryminacji dla tego celu, dlatego, że będzie. To jest wojna, wojna między rozwiązaniami technicznymi. Tak. Na wojnie zwykłej odbywa się ta druga, ta druga wojna, której efekty są trochę później, ale one są. W związku z tym musi być przeciwdziałanie. Broń użyta musi być udoskonalona. W związku z tym ta głowica multispektralna to jest jedną rzecz poprawiająca, głównie, głównie sposób naprowadzania do celów niepromieniujących oraz potężną do, yy, odporność na zakłócenia które są stosowane przez środki bojowe lub będą stosowane. Mhm. A co to znaczy w tym kontekście multispektralna? Bo w tej chwili ona działa... W, ona jest, w tej chwili jest dwuspektralna, będzie również przeniesiona w zakres dużo niższy, czyli w zakres, zakres ultrafioletu. Pozwoli to na lepszą dyskryminację oraz inny sposób, inny algorytm naprowadzania dla obiektów, które zdecydowanie mniej promieni. Rozumiem, czyli tak mówiąc by trochę prostszym językiem, te zmiany doprowadzą do tego, że ten kontrast, jaki uzyskuje ta głowica, już tak bardzo upraszczając, tak. będzie większy, bo, bo ten zakres. Wiedza o obiekcie będzie tak. dużo większa. Tej będzie... Rakiety, inteligencja tej rakiety będzie umożliwiała, umożliwiała rozpoznanie lepsze rozpoznanie celu mhm. i zakłóceń. Ona będzie go po prostu lepiej widziała niezależnie od tego, czy on się bardzo rozgrzewa, czyli na przykład czy jest odrzutowczy. Czy jest czy... tylko cieniem. Czy jest na przykład Panie. dronem elektrycznie napędzanym, który jakby w podczerwieni aż takie... Wcale jak... w ogóle nie promieniuje, ja. a najwyżej promieniowanie modbi. To jest, to jest, to jest, to jest, to jest ten cel. Te badania są głęboko, głęboko posunięte do przodu. Oczywiście to jest sytuacja taka, że równolegle jest realizowany projekt w ramach, w ramach programu yy, Szafir, który jest elementem pozwalającym na powstanie, na powstanie tej głowy. A mówiąc tak szerzej, bo głowica to głowica. Ja rozumiem, że jakby jest istotnym elementem, będzie kolejna generacja pioruna. A co jeśli chodzi o cały pocisk? bo... O, oczywiście są jeszcze pewne możliwości technologiczne pozwalające na poprawę samego pocisku. To jest tak. Głowica to jest jeden podstawowy element. Układ sterowania to jest ten drugi element. W tej chwili jest, jest na końcówce badania proporcjonalny zestaw, blok sterowania, który umożliwi poprawę troszeczkę prędkości, troszeczkę szumów, troszeczkę dokładności, ale to są, to są takie, takie elementy bardzo potrzebne, ale nie kluczowe. Kluczowym jest zmiana sposobu naprowadzania, czyli zmiana, zmiana głowicy. Drugim elementem to jest, jest pewne technologiczny zapas związany również z głowicą bojową. I to musimy wykorzystać. To są pociski małe, głowica bojowa mała, natomiast ją, jej wydajność można, można troszeczkę poprawić, pozwalając na, 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 lepsze, na lepsze zdolności bojowe. Natomiast już z samym silnikiem, prędkościami, zasięgami, to my i tak w piorunie pobiliśmy rekord świata na 6,5 km. Także przy tej, przy tej masie wyrobu byłoby bardzo trudne zwiększanie zasięgu. Przy tej masie wyrobu. To yy, rozumiem, że sugeruje pan, że jest w planie wyrob, który będzie miał większą masę i. No tak, jeśli, jeśli, mówimy, jeśli mówimy o wyrobie, zapas technologiczny, który powstał w momencie opracowywania pioruna, tak naprawdę pozwalał na cały szereg rzeczy. Właśnie on umożliwił to, że może, może powstać stosunkowo łatwo rakieta, której zasięg będzie przekraczał 10 km. Oczywiście. Samo zdolność wykrycia naszej głowicy samonaprowędnej jest na zakresie około 8 km. W związku z tym do 10 jeszcze troszeczkę brakuje. No, musi być jakiś plus. Plusem musi być inny sposób naprowadzania: wiązce laserowej, inercyjny, jakikolwiek jeden ze sposobów. Czym prostszy, tym lepiej. Po to, żeby wyprowadzić rakietę na 4-5 km i doprowadzić do przekwytu. Te prace związane z przechwytem znowu dotyczą głowicy naprowadzającej, bo to musi, wymagane jest ster, pełne sterowanie, żyroskopem w czasie lotu, dłuższe schłodzenie cała masa rzeczy, które, które wchodzą w zakres głowicy naprowadzającej. Te prace są prowadzone i one są jak gdyby osobnym torem. Prace te są między innymi sprawdzane, wyniki tych prac są kontrolowane przy strzelaniu zupełnie z innego wyrobu. Dlatego, że pirat uzyskał pełne, pewne zdolności. To jest przeciwpancerny pocisk na 2,5 kilometra i był platformą do badań pewnych elementów. Po pierwsze, zdolności przechwytu celu to jest jedna rzecz. Druga rzecz, możliwości sterowania żyroskopem podczas lotu. Te elementy były sprawdzone wcześniej, w związku z tym implementacja ich w wyrobie piorun, plus piorun M, yy, może docelowo grzmot. Jest, jest jak gdyby, jest już prostsza, bo te elementy już, już swoje badania No Rozumiem, że to już nie będzie wyrzutnia przenośna, tylko to będzie pocisk dla wiem, popradów, dla Sony na przykład, czyli tego systemu, który ma zastąpić szyłkę łamane na białą. Czy osę, czy zasięg osy. Tak. To tak jest, dlatego że ta masa y, niestety nieproporcjonalnie rośnie. To znaczy, można sobie wy, wy, wymyślić, że będziemy mieli wzrost zasięgu przez zmianę długości rakiety, ale jej manewrowość bardzo spadnie. W tym musimy mieć wpływ na średnicę. Jak średnica, większe opory dynamiczne, większy silnik, to razem powoduje, że ta rakieta będzie miała około prawdopodobnie 30 kg. Niemniej, żeby osiągnąć ten zasięg 12+, czy to jest 12, 13, czy 14 km, ale o tym zasięgu już nie przekraczającym tych, tych cyfr możemy mówić. I niestety to jest, to jest jedna rzecz, natomiast głowica naprowadzająca musi być uzupełniona o dodatkowy system naprowadzania, ten początkowy. I to jest tak. jak gdyby podstawa działania. To ja spróbuję to jakoś skompresować dla takiego y, słuchacza, który, którego może przytłoczyła ilość szczegółów technicznych. Czyli mówiąc krótko, większy, cięższy pocisk, który będzie miał inny system naprowadzania, czyli będzie dolatywał na taką odległość od celu, żeby głowica optoelektroniczna nasza podczer... na podczerwień była w stanie przejąć śledzenie. No to jest dość jasne, czyli tak naprawdę mówimy o zupełnie nowym i większym pocisku, czyli rozumiem, że te możliwości, które tutaj macie, czy rozwinęliście w ramach Pieruna, one rzekłem tak mogą dalej się rozwijać w do, zupełnie nowe systemy uzbrojenia w tej chwili. Zdecydowanie taka rakieta nadawałaby się do systemu Sona, nadawałaby się, nadawałaby się również do, do, na zastąpienie dla do, do systemu Poprat, który jest dosyć dużym systemem przy dosyć małych rakietach, tak szczerze mówiąc. Mm -hmm. W związku z tym wypadałoby, żeby, żeby miał możliwość oddania strzału rakietom o dłuższym zasięgu. No tak, no ale y, to nie zmienia faktu, że Piorun jako taki już jest, bym powiedział, produktem z dużym sukcesem, bo Amerykanie na przykład się nim interesują. Są państwa na zachód od nas, które się zainteresowały kupieniem tego, tego no, rozwiązania. To jest, to jest rynek lóży, dlatego, że dlatego nastąpił pewien renesans. Było, była chwila odejścia od systemów przenośnych. Jednak te konflikty ostatnie 14 rok, i czternasty rok teraz i Gruzja spowodowała jednak przybliżenie z powrotem, dlatego, że to jest jednak pojedynczy żołnierz operujący w terenie, łatwo, łatwo przenoszony, i tak dalej. I to jest ostatnia deska ratunku dla części, yy, dlatego że to jest ten niezbyt duży zasięg, ale, ale łatwość użycia. No druga rzecz, yy, która jest to jednak bezpilotowce na niskich wysokościach, śmigłowce na niskich wysokościach. Tu konkurencji zbyt dużej w tym zakresie nie ma. Piorun operuje na wysokości 10 metrów. A tak naprawdę to jest orientacyjna wysokość. Tak naprawdę strzelania, które odbywaliśmy, również były na, na tak zwanym poziomie zerów. Mhm. Czyli to nie jest ten, te 10 metrów to jest to jest system związany z możliwością oceny. Jasne. A, a jeszcze pozostają te krawędzie, które w dalszym ciągu działają. No, rozumiem, że dzięki temu, że rozwijaliśmy pioruna w Polsce, no to troszkę strzeliliśmy się w tą lukę, bo wiele państw nagle się zorientowała, że albo nie ma takich systemów, albo ma, ale one liczą sobie 20-30 lat więcej. No, chociażby Amerykanie, którzy, no, mam wrażenie, że, że porównując doświadczenia ukraińskie, doszli do wniosku, że chyba ich własne... Rozwiązania mocno odbiegają od tego, co Wy proponujecie pod względem jakości. No oni mieli ten, ten moment zawahania z użyciem mampad tych małych rakiet. Wycofali je z wojsk lądowych, były tylko w nielicznych miejscach mhm. używane. Okazało się, że są przydatne i musiał nastąpić powrót, ale to spowodowało 20-letnie zatrzymanie produkcji, utratę zdolności produkcyjnych, ale to wszędzie wystąpi. Przy tak dużej przerwie. Nie ma możliwości, dokumentacja nie pozwala na odtworzenie produkcji. Muszą być ludzie, muszą być zespoły i tak dalej, i tak dalej. To musi funkcjonować. W związku z tym u nas było trochę inaczej. Myśmy rozwijali na bieżąco. W związku z tym my zawahania nie mieliśmy, również nie mieliśmy zawahania ze zwiększeniem produkcji. Natomiast natomiast myślę, że będzie również Stinger za nie tak długi czas spełniający. Może najpierw najpierw tak jak sami mówią. Odtwarzający tą zdolność produkcyjną, czyli o tych parametrach, które miał do tej pory, a następny krok też będzie. To jest jednak państwo z dużymi możliwościami nie ma nie ma, nie ma co. Mu, powinno mieć własne również systemy. No tak, ale póki co to my się możemy chwalić, że mamy nad nimi technologiczną przewagę. Przynajmniej w tym obszarze. W tym zakresie można śmiało powiedzieć, mamy technologiczną przewagę i pełną zdolność produkcyjną. No to jest się czym chwalić, ale. No nie... Ja bym chciał jednak odejść od troszkę, bo, bo... Dużo czasu poświęciliśmy y, temu obszarowi, natomiast, tak. natomiast y, telesystem MESCO no, nie zamyka się tylko w obszarach systemów przeciwlotniczych i, e, i e, tak, eksplorujecie obszar równie ważny, chociaż powiedziałbym, że działający w dokładnie odwrotnym kierunku czyli, y, czyli pociski naprowadzane laserowo y, na Ukrainie, jakby. To też jest, myślę, ważna nauka z tego konfliktu, że amunicja artyleryjska, naprowadzana laserowo, naprowadzana na GPS, w ogóle posiadająca możliwość precyzyjnego trafienia, jednak jest bardzo ważnym elementem jakby systemów ogniowych. Myślę tak, stąd, stąd to podejście z MESKiem do amunicji 155 precyzyjnego rażenia, 120 i Pirata. To była wspólna inicjatywa. Która, gdzie widzieliśmy, gdzie widzieliśmy główną rzecz? Główna rzecz to jest niszczenie wskazanego celu. To jest jedna rzecz, czyli jakiegoś konkretnego, wybranego, a nie ogólnie celu. Wskazanego, czyli w sensie. Oświetlonego, przygotowanego do, do tego, że on ma być zniszczony dokładnie ten element. Konkretnego, punktowego, nie jakiegoś obszaru. Jakiegoś obszarowego. Druga rzecz, która, która była, możliwość niszczenia yy, celu w ruchu. A na, to, a na to amunicja precyzyjnego rażenia pozwala. Od, od, naprowadzana na laserowe odbite promieniowanie. Trzecia rzecz, która jest, to jest możliwość używania nawet zniszczonych yy, yy, pojazdów, lów przyniszczonych, może nie powiedziałbym zniszczonych, ale tych o mniejszej dokładności. Zużytych. Dlatego, dlatego, że to, dlaczego nie jest wymagana duża precyzja, musimy strzelić w pewien obszar i system naprowadzania. Za nas to, to doprowadzi do celu. Co jeszcze? System laserowego podświetlania jest bardzo precyzyjnym systemem. To jest system, którego dokładności sięgają centymetrów, czy to jest 30, czy 40, ale centymetrów, a nie, a nie dokładność trafienia w cel. Druga rzecz to, oczywiście, ma swoje wymagania. Musi być cel odświetlony. Ale musimy używać obiektów latających wysunięte placówki, i tak dalej, i tak dalej. Jest, Jednak jest. my przygotowujemy się do obrony, w związku z tym nam jest łatwiej przygotować te miejsca do, no tak. do takiego użycia. Tak, to też jest, no tak jak pan powiedział, jest wiem, pewien zasób tych narzędzi, którymi ten laser jesteśmy w stanie dostarczyć w okolice celu, to nie musi być człowiek, to może być bezzałogowy pojazd, nie tylko powietrzny, ale również naziemny, Mówiąc po ludzku, mały dron, no bo laser w odróżnieniu od pocisku... Jest dużo mniejszy, to waga tak. jest, samego lasera jest rzędu 2,5 kg. W, w obudowie, która spełnia wymagania, wymagania wojskowe. Razem z urządzeniem celowniczym, to jest rzędu... Pełnym urządzeniem celowniczym rzędu 8 kg. To jest tak, taka, tak, 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 i tego niespecjalnie można na wielkość tego wpływać. Oczywiście na, na środkach bezpilotowych można w innych miejscach rozłożyć te Pafry, te ja. i one globalnie, globalnie, globalnie będą, 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 będą gdzie indziej. Również pokazaliśmy swego czasu możliwość z zakładami mechanicznymi w Tarnowie możliwość strzelenia pocisku naprowadzanego na odbite promieniowanie laserowe z obiektu bezzałogowego naziemnego, czyli czterokołowca. I to uważam za pewne, pewne, pewne miejsce do użycia. Dlatego, dlatego, że Możemy wysunąć, wysuwamy wóz bez, bez żołnierzy, bezobsługowo i jeszcze szczelamy precyzyjnym No tak, to jest ten obszar, na którym myślę, że jakby to jest ten kierunek, w którym w ogóle wykorzystanie tego typu środków będzie się, się rozwijało, bo też widzimy, można powiedzieć, trend taki coraz więcej te firm oferuje takie rozwiązania do zabudowy właśnie na bez załogowcach i, i no, to budzi zainteresowanie, bo tak jak pan powiedział, nie ryzykujemy człowiekiem. Opady, ten... Poza tym ten człowiek jest w stanie na przykład obsługiwać takich. Y, takich y... Aparatów, nazwijmy tak, to. Nazwijmy to. Tak, to kilka, tak? Powiedzmy samobieżnych wyrzutni, żeby tak. było prościej. Jest w stanie obsługiwać wiele, rozproszyć je na przykład na jakimś obszarze no i nie tylko niszczyć cele, a jeszcze mocno straumatyzować przeciwnika, który. No, jego wielkość nie jest zbyt duża, więc łatwo go ukryć. On może być, on może być przecież tak pozadowiony, że nie jest specjalnie widoczny. No też y, środki takie typowe do wykrywania w rodzaju np. przykład podczerwień też będą mniej skuteczne w przypadku pojazdu, który jest. I, i jest źródłem promieniowania. Tak, tak. tak jest, łat, jest łatwiej go ukryć niż człowieka, więc, yy, więc y, no, idziemy, że tak powiem, w stronę takiej wojny przyszłości mocno. Natomiast natomiast ja bym cofnął się jeszcze, bo, bo poszliśmy głęboko w temat, jakie są możliwości, ale ja bym rozwinął ten temat Lufy. Bo tutaj troszkę ja wiem, ja troszkę tak. pełnię tutaj rolę takiego takiego tłumacza z technicznego języka na, na język widza, który niekoniecznie jest takim specjalistą. Więc tak krótko, jakbym pan wyjaśnił, o co chodzi z tą lufą, bo wiemy, że Jednym z problemów artylerii jest to, że ona strzela dużo bardzo na Ukrainie, no i te lufy się zużywają. Więc jak rozumiem, że dla pocisku takiego jak APR, na przykład 155, to nie jest taki problem jak dla zwykłej amunicji. już wyjaśnię. Jeśli mówimy o dokładności armaty klasy 155 w dziesiątkach metrów, czy to jest 10, 15 czy 20 metrów, to okay, ale po tysiącu strzelań ta armata już nie ma tej dokładności i pojawiają się dużo większe uchyby. Natomiast amunicja precyzyjna wymusza, do żeby pocisk doleciał w footprint o rozmiarze 800 metrów. W związku z tym ta dokładność nie jest potrzebna, a system naprowadzania go sprowadzi, sprowadzi na cel. To zmniejsza, po pierwsze pozwala na użycie, na użycie wielokrotnie, dużo dłużej luf, to jest jedna rzecz, i druga, drugim elementem jest transport tych dużych ilości pocisków. No tak, no bo zniszczenie celu jednym pociskiem kierowanym na pewno jest łatwiejsze. 3 metry na 3 metry no tak. to stwarza problem z dużych odległości, mhm. szczególnie jeśli, jeśli, jeśli armata zaczyna być już zużyta, a amunicja precyzyjna pozwala to, to dokonać tego jednym pociskiem. Czyli tak dochodzimy w pewnym, moment, w pewnym sensie do paradoksu, w którym. Bardzo precyzyjny pocisk pozwala nam. na użycie używać... gorszych, gorszych elementów. Tak, tak używać tak, gorszej, to bardziej zużytej to broni. To myśmy mieli bardzo prosty przykład. Wejście pocisku w tarczę podczas badań poligonowych APR-155 pod kątem dotarczy mniej więcej 45 stopni. O czym to świadczy? O dużym uchybie pocisku podczas lotu. Czyli mówiąc, po ludzku. Mocno go zniosło. Mocno go zniosło. A system naprowadzania był go w stanie tak, był go w stanie skorygować pod takim, dużym, pod takim dużym kątem. W związku z tym pocisk normalnie lecąc, nie trafiłby to i to bardzo dole. No i to jest myślę istotne. To teraz inne pytanie z gatunku y, tych ważnych i, i być może trudnych, to na ile w tej chwili jesteśmy gotowi, żeby ten precyzyjny pocisk. I załadować do polskiego kraba, do polskiego K9, do raka. Jak to wygląda, jeśli chodzi o wdrożenie w siłach zbrojnych? Już, no to, to jest, to jest. Wdrożenie w siłach zbrojnych jest trudniejsze. Gotowość do produkcji, mogę, mogę łatwo powiedzieć, gotowość do produkcji 150 amunicji procesyjnego rażenia 155 jest osiągnięta. Y, dlatego, że nie ma już elementów, które nie byłyby możliwe do szybkiego wdrożenia produkcji w dużych ilościach. To moim zdaniem nie jest stan. Między innymi te kluczowe elementy, które dotyczyły systemu naprowadzania, zostały zaimplementowane w Instytucie IMIFI, mikroelektroniki i fotoniki dla, dla układów detekcyjnych, w Wojskowej Akademii Technicznej, w Instytucie Optoelektroniki w tych elementach systemu, systemu detekcyjnego i to jak gdyby jest funkcjonujące. Pozostałe elementy również, pamiętajmy, że myśmy. Jako Polska, bo może nie wiem czy nie ten system, tylko Mesco zakupiło licencję. Myśmy tą licencję skorzystali z tej licencji, tego na podstawie tej licencji wykorzystali algorytmy i stworzyli pocisk, który jest pociskiem nowoczesnym. W związku z tym jeszcze dopasowując go do, do, do lufy Kraba, a nie do lufy 152, którym był początek tego pocisku. I osiągnęliśmy zasięg zamierzany, czyli większy niż 20 km, w związku z powyższym. To jest spełnienie. Pełne, pełne możliwości technologiczne. 120 APR, 120 ze względu najpierw na pandemię, potem konflikt ukraiński jest trochę w innej fazie. Projekt u nas został też przyhamowany z tego powodu, że ta współpraca z partnerem ukraińskim jest trudna w tej chwili. W związku z tym to jest jedna rzecz. Trzecim elementem APR-u był pirat, który również jest w pełnej gotowości do produkcji. Czyli tak naprawdę w tej chwili mamy całą rodzinę amunicji naprowadzanej laserowo, jak, jak rozumiem, jakby w oparciu o bardzo zbliżony system naprowadzania? To są, to są dwa systemy, bym mhm. powiedział, bo to jest APR-120, to jest system bezżyroskopowy. Znaczy żyroskop... inne żyroskopy są, ale detektor nie jest umieszczony, układ optyczny na żyroskopie. Natomiast 155 jest układem żyroskopowym. Pirat jest układem żyroskopowym, korzystają z doświadczeń, z doświadczeń groma czy piorun. Także to są, to są trochę, trochę różne, a czyli to zapełnia całą gamę związaną z tą amunicją. Już innych rozwiązań trudno, trudno poszukać. Czyli mamy pełnię wiedzy i komplet doświadczeń technologicznych i komplet możliwości po stronie polskiej. Tu nie ma jakiś. jakiś to, jest, to jest takie możliwość wykorzystania tego typu. To sytuacja jest taka, pocisk 155, APR 155, ma wagę około 40 paru kilogramów, jest pociskiem strzelanym na duże, na, na duże dystansy. Okej, okay. czym się różni od zwyk od rakiety? Klasy Hellfire. Może, może trzeba głowicę tandemową, oczywiście, to jest jedno, i silnik. Tak naprawdę wyrzucana jest z lufy, a możemy do tego miejsce zaadoptować silnik, Doprowadziłby ją bez żadnego problemu na tą odległość, którą potrzeba. Hellfire z punktu widzenia systemu naprowadzania jest dokładnie tym samym elementem. Można powiedzieć, że najbardziej złożony komponent już mamy. Potrzebujemy tylko pocisk rakietowy, w którym. Myślę, że sprawdź troszeczkę, bo to panujemy nad dynamiką tego pocisku. No pewnie zmiany w autopilocie są konieczne. W różnych miejscach są te, są, te, są te drobiazgi potrzebne, ale to są drobiazgi. Cała technologiczna część jest. jest Kluczowe technologie to tak ładnie wygląda. Są takie podręczniki mówiące o kluczowych technologiach Stingerze na przykład i w Javelinie. To u nas te kluczowe techniki dla amunicji precyzyjnej rażenia i, te, i kluczowe kluczowe technologie dla e, rakiet bardzo krótkiego zasięgu są w pełni polskie i wiadomo, gdzie są te kluczowe elementy. I że mamy je w ręku. No to, I to one są one są oczywiście. Pod... To, to jest, no ja myślę, że to jest dobra informacja, bo z tego wynika, że tak naprawdę od wprowadzenia pocisków polskich, 155-120 mm, pocisków rakietowych, powiedzmy krótkiego zasięgu i pocisków, które potencjalnie moglibyśmy na przykład wykorzystać na, na pojazdach kołowych, gąsienicowych, śmigłowcach, to dzieli nas głównie decyzja. decyzja. Tak naprawdę potrzebna jest decyzja. Tu nie jest, tu nie ma, tu nie ma jak gdyby zagadek technologicznych, technicznych, technologicznych. Tu jest decyzja i trochę pracy. Ale nie jest to. W przypadku rakiety tej większej, czyli z zasięgu powyżej 10 km, możemy mówić, dla mnie to jest, to jest, to jest jasna. prace przebiegają dobrze. Jak pierwszy strzał nastąpi w 18 miesiącu, od momentu podjęcia decyzji, dobrze, taką rakietę, taka rakieta jest potrzeba, żeby powstała. I od tego momentu, to jest dla mnie 18 miesięcy, musi być strzał. Inaczej, jeśli nie ma tego pierwszego strzału, to znaczy że prace początkowe nie przebiegają tak, jak, tak jak, tak jak powinny. Chcę tak yy, woli, jak gdyby pokazania. Popełniliśmy rozwiązanie wspólnie z PCO dotyczące układu celowniczego do pirata i amunicji precyzyjnej, to jest jak gdyby wspólny, wspólny moduł. Postawiliśmy sobie zadanie bardzo trudne, 6 miesięcy. W Polsce takie terminy są prawie nieosiągalne. Ja powiedziałem tylko jedno, ja się włączę do tego, jeśli będzie gdzieś opóźnienie w harmonogramie większe niż dwa tygodnie. Nie było. W szóstym miesiącu został oddany strzał z amunicji 155 z wykorzystaniem tego urządzenia celowniczego oraz układem oświetlacz. Żadnych opóźnień nie było. Jeżeli, jeżeli są znane, nie ma zagadek technologicznych, technicznych, rozwiązania są jasne i oczywiste, bardzo łatwo to zrobić. No to ja myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie naszej rozmowy, bo, bo optymistyczne, a ostatnio optymistycznych informacji jest mniej, tak? jest mniej, więc, więc to mnie cieszy, czyli w zasadzie decyzje, no, decyzje tych, którzy taki rodzaj uzbrojenia chcieliby wprowadzić do, do Polskich Sił Zbrojnych nas dzielą od, od pełnosprawnej możliwość od pełnoskalowej produkcji i rozwijania nowych rozwiązań. Jak najbardziej. Ja myślę, że to, to jest optymistyczny wniosek, także tu bym zakończył naszą rozmowę. Dziękuję Panu bardzo. Serdecznie dziękuję. E, dziękuję również Państwu i zapraszam na kolejne skanery Defense24.